Cześć, nazywam się Sylwia Nowak i pierwszy raz w życiu robię ASMR-a. Dzięki zaproszeniu, Klaudii. Troszeczkę jestem zestresowana, jak mi pójdzie, ale bardzo starałam się dzisiaj dobrze przygotować, żeby Wam tutaj umilić czas, troszkę Was wyluzować, wyciszyć. Może ktoś będzie zasypiał z tym materiałem. Mam tutaj
plan serialu, dostanę się, przejdę casting, co nie jest takie oczywiste w naszym kraju. I mam już to, jestem już szczęśliwa ze swoim dialogiem, ze swoją rolą przygotowaną. To nieodłącznym elementem, takim przedmiotem, który zawsze mam ze sobą, bo muszę się uczyć tekstu, nie umiem się inaczej uczyć tekstów niż z papieru. Jest zakreślam.
wzięłam dzisiaj żadnego przedmiotu, bo w sumie nie wiem, co mogłabym wziąć. Kurczaka. Natomiast jak na kobiety przystało, oprócz tego gotowania i wiecie, sprzątania, ogarniania domu, męża, mam nadzieję wkrótce i wkrótce dziecka, no to lubię się też czasami, wiecie, pomalować, wyglądać w najlepszej wersji siebie. Dlatego tutaj wzięłam dwa inne przedmioty, czyli pędzelki do malowania, których używam. Myślę, że one zrobią bardzo fajny dźwięk tutaj, jak was posmyram po jednym i drugim łóżku. Ciekawy dźwięk. Mi się nawet podoba. Z drugiej strony mam pędzelek, bardzo mały pędzelek do brwi. Ale zupełnie inny dźwięk, widzicie, niż z tamtym pędzelkiem. No to już tak kończąc, powiem wam, że nigdy się nigdzie nie uczyłam makijażu, sztuki makijażu od żadnych profesjonalistów. Po prostu przez to, że bywałam, bywam na wielu planach zdjęciowych, to podpatruję, co dziewczyny mi robią, czego używają, jakich pędzelków stosują. I lubię to robić na co dzień sama również, więc takie przedmioty też się musiały tutaj dzisiaj zdarzyć. No i to są w zasadzie wszystkie przedmioty, moi drodzy, które tutaj dzisiaj z sobą przyniosłam i chciałam wam pokazać. Jeśli jesteście ciekawi, jaką muzykę tworzę, jak śpiewam, to zapraszam was serdecznie na wszystkie streamingowe kanały, gdzie jestem jako Sylwia Nowak, ale pisana przez V. Ponieważ stwierdziłam, że jak będę śpiewać po angielsku, śpiewam, już mam kilka
buziaki.